Cześć, jestem Adam Bałdych, jestem skrzypkiem. Pamiętam, jak po raz pierwszy wziąłem w ręce skrzypce. Było to w szkole muzycznej w Gorzowie Wielkopolskim, z którego pochodzę. Była to dla mnie zupełnie obca materia, instrument, który musiałem w jakiś sposób okiełznać, poznać. Kawałek drewna, strun, coś, do czego wszyscy podchodzili z wielkim szacunkiem, coś, co ma swoją niesamowitą historię, ale coś, co dla mnie jeszcze było zupełnie obce. Kończąc pierwszy stopień szkoły muzycznej, już wiedziałem, że muzyka jazzowa i improwizacja jest moją pasją. Część mnie grała zapisany materiał, a część mnie chciała grać po prostu nuty, które we mnie grały i jakoś nie czułem w tym wszystkim obciachu, żeby te rzeczy ze sobą łączyć. Młodych lat czułem, że moim powołaniem jest granie muzyki improwizowanej. Zawsze podążałem za jakimś takim wewnętrznym głosem, który mówił mi: słuchaj, żyjesz w dzisiejszym świecie, a dzisiejszy świat pełen jest dźwięków z przeróżnych miejsc, z przeróżnych dziedzin muzycznych. Instrument, który jest znany od wieków, czyli skrzypce, może zarówno funkcjonować w muzyce poważnej, jak i w muzyce improwizowanej. Bardzo istotne dla mnie jest to i ciekawe, że skrzypce mają wielką historię i tradycję w polskiej muzyce. Pomimo tego, że ten instrument w XX i XXI wieku w jakiś sposób zszedł na drugi plan, pojawiły się instrumenty elektroniczne, nowoczesne technologie, które zaczęły tworzyć współczesny dźwięk, to mam wrażenie, że ten instrument przetrwa to wszystko i że ma swoją niezwykłą siłę i dzisiaj się wraca do niego i współczesne gatunki znowu odkrywają w skrzypcach coś wyjątkowego. Na skrzypcach można grać przeróżne gatunki muzyczne. Chciałbym zagrać wam w pierwszej kolejności utwór zatytułowany Canticles of Ecstasy. To będzie muzyka poważna, średniowieczna, napisana przez Hildegard of Bingen. Piękna kompozycja, którą niejednokrotnie wykonuję na swoich koncertach. Folklor to muzyka, na której też wyrastałem, grając w zespole ludowym i cały czas czuję, że nawiązuję do niego w swoich kompozycjach. Dla mnie jest to muzyka moich korzeni i coś niezwykle ważnego, coś, co świadczy o tym, skąd pochodzę i uwielbiam się do niego odnosić. Chciałbym wam zagrać fragment właśnie utworu folklorystycznego. Zerknijcie, jak brzmi. W wykonaniu właśnie na skrzypcach, które są bardzo typowym instrumentem, na którym
wykonuje się muzykę folklorystyczną. Jazz to muzyka, w której ekspresja jest niezwykle ważną jej częścią i wolność. Wolność, którą osiąga się poprzez improwizację, to muzyka, w której można po prostu pójść na całość i grać o chwili, w której się ją tworzy. Tak więc jest to taki gatunek, który dla mnie jest najbliższy. Posłuchajcie, jak brzmi w wykonaniu właśnie na skrzypcach. Jazz łączy się też z muzyką poważną, współczesną. Czemu by nie wykorzystać jej elementów, szczególnie tych współczesnych, do grania muzyki free? Skrzypce mogą funkcjonować bardzo dobrze w muzyce rozrywkowej. Ja osobiście słucham piosenek i dla mnie po prostu współczesna muzyka popowa, jeśli jest dobra, to jest niezwykłą inspiracją. Bardzo dużo ciekawych rzeczy dzieje się na tej scenie i zawsze starałem się traktować też skrzypce jako instrument, który mógłby zabrzmieć tak jak choćby gitara. I teraz może fragment właśnie jakiejś takiej kompozycji, oczywiście improwizowanej cały czas, ale która będzie właśnie w tym stylu zagrana. Postaram się zagrać teraz improwizację, która będzie posiadać cechy różnych gatunków muzycznych i włożyć to wszystko do jednego gara. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Thank you.